Ooh. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Okej, okej. Vice City z leaków potwierdziło się jak najbardziej. Dziwne, jakby zrobili inną grę. O kurde! Kurde. Ej, mam jakiś vibe z Mafii 3, nie wiem dlaczego. Bardziej jak ten taki wiaduk, gdzie jest to takie The Crew 2, mi się przypomina. Trochę hardlina? Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Trust, trust. A tu mnie akurat ucina, ale jest 2025 i prawdopodobnie to będzie na konsolę najpierw, bo każda gra ekskluzywnie wychodzi co najmniej rok wcześniej na konsolę. Będzie analiza teraz. Tu w ogóle wygląda bardzo ładnie. Ray tracing to wiadomo będzie miało. Animacja włosów mi się nie podoba. W sensie takie, nie wiem, wygląda to bardzo sztucznie. Ale plaża, tu wszystko ładnie wygląda. Rewolucji graficznej tu nie będzie, wiadomo. Ale wszystko jakby będzie ładnie spójne ze sobą i będzie to ładnie i tak wyglądało. Będzie to najładniejsza gra pewnie tego roku, ale dupy nikomu raczej nie urwie. Dużo czarnoskórych. No akurat tutaj mogą być. Aczkolwiek spodziewałem się, że te modele postaci będą trochę ładniejsze. Bo jakby zawsze najtrudniej zrobić człowieka, w ogóle mały piesek tu biegnie. Hmm. Jak patrząc na budynki, to mogłoby być realistyczne, nie? Ale jak patrzę na przykład na wodę tutaj, to nie wygląda już tak dobrze. Ale tu ta scenka? Spoko. Dobra, moja szczera opinia, średni ten zwiastun. Naprawdę, no w sensie, wiadomo, miasto jest ładne, grafika jest ładna, ale sam zwiastun jest taki, kurde, wydaje mi się, że Battlefield Hardline miał lepszy klimat. Jakość jest niska, nie mogę znaleźć lepszej, ale zobaczcie sobie na przykład ten zwiastun. Nie licząc tego, że aktualnie właśnie już straciłem zarabianie na filmie, to tutaj ta muzyka na pewno na prawach autorskich, to i nie licząc grafiki rozmazanej i rozpikselowanej na 720p zwiastunie, to ten już jest fajniej zmontowany, lepiej pod muzyczkę i tak dalej. No nie wiem jak to, nawet samo GTA 5 miało fajniejszy zwiastun. Więc moi drodzy, dla porównania jeszcze trailer GTA 5. A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. What do you want? Just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want! To torture me over mistakes I made over a decade ago. You're back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! We're all professionals, we all know the score. This is legit business. 401k's, tax returns and all. We're gonna move quick and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psychopath! Buzz a group hugs out of the question? Grand Theft Auto 5, coming. Grand Theft Auto 5. Więc moi drodzy, finalnie powiem, że ten trailer GTA 6, w ogóle
Dziwne, że nie nazwali tego Vice City. Czy jest to Vice City? Jak to jest nazwane finalnie? Gdzie ten trailer, kurwa? GTA 6 chyba jest. No, GTA 6. Czyli ten trailer GTA 6. Spodziewałem się czegoś lepszego. Nie jest to zły trailer, bo jest spoko, ale Rockstar ma doświadczenia, ma lepsze trailery na swoim koncie. No i wydaje mi się, te setki tysięcy osób, w ogóle tylko 100 tysięcy wyświetleń po godzinie? Nie za dużo. A nie, dobra, bo są 2,5 miliona łapek w górę, no to te wyświetlenia się chyba zbugowały. No co? Ja czekam, pewnie i każdy inny czeka. Zobaczymy na gameplayach na pewno, jak to będzie wyglądało, jak się będzie grało. I tyle. Pa, pa.